Hej, hej, dzień dobry, słuchajcie. Poczułam taką potrzebę pogadania z wami. Czy nie, może pogadania? Witajcie w kolejnym vlogu. I tu nie chodzi może o pogadanie. Sorry, mam gumę, nie będę tutaj mieliła gębą. Gębą. Bo będzie to brzydko wyglądała, a jak się zapomnę, to będę mżuła jak maszynka jakaś. I słuchajcie, wróciliśmy właśnie w sumie niedawno od Mateusza Rodziców i zrobiłam w trakcie jazdy wam wpis na Instagramie i miałam takie właśnie poczucie, że chciałabym akurat teraz wziąć kamerę i z wami porozmawiać. Znaczy powiedzieć wam po prostu takie moje małe przemyślenia, bo nie wiem, czy to starość, czy jak to nazwać, ale ja ogólnie zawsze, jak wam mówiłam, że dla mnie rodzina jest najważniejsza, że zdanie jakichś obcych osób, wiecie, mam totalnie gdzieś i najważniejsze jest to, co rodzina myśli na dany temat, który ja chciałabym, żeby się wypowiedziała i jeśli rodzina by mnie w jakiś sposób za coś krytykowała, no to to by mnie bardzo mocno dotknęło, a ludzie obcy w internecie, jak coś tam o mnie mówią, to tak naprawdę spływa to po mnie jak po kaczce. YouTube mnie też tego właśnie nauczył, że znaczy, może to nie jest tak, że spływa po mnie jak po kaczce, bo są jeszcze takie strefy, sfery życia, które gdzieś tam są takie, wiecie, nieprzyjemne, może nie jakieś bolesne, nie takie, że się, nie wiem, przeżywa, ale takie trochę, wiecie, mało komfortowe, jak ktoś gdzieś coś tam, małą szpileczkę wbija, ale no, już jestem taka, powiedzmy, dobrze uodporniona na takie rzeczy i rodzina jest dla mnie numer jeden, ja uwielbiam spędzać czas z moją rodziną. Mam dużą rodzinę, patrząc na to moją stronę i na stronę mojego partnera Mateusza. I mimo, że nie jesteśmy związani w sensie ślubu i tak dalej, nazywam go prawie mężem i ktoś się tam czepił na Instagramie, że nazywam go prawie mężem, a czy w ogóle planujemy, będzie ślub? Czy będzie w ogóle ślub? W ogóle chyba nie jesteście zaręczeni? A tak o nim mówisz, wiecie co, no mieszkamy razem, jesteśmy rodziną, mamy dziecko wspólne, wspólnie wychowujemy też Aleksa i czuję się jak w związku małżeńskim, więc nazywam go prawie mężem dlatego. Nie dlatego, że jestem, nie wiem, zaręczona, nie dlatego, że planujemy, nie wiem, za pół roku ślub, po prostu czuję się jakbym żyła z mężem w związku małżeńskim, dlatego nazywam go prawie mężem. Więc proszę się tu nie oburzać i nie zarzucać mnie pytaniami, kiedy ślub, będzie ślub w ogóle, jesteście zaręczeni, coś mi ominęło, jakiś pierścionek i tak dalej. Czy wiecie co, dla mnie to jest takie, ja tam się akurat z tego śmieję, tylko ten komentarz był taki, wiecie, tak mnie do piony postawił jako nauczycielka, nasza pani od chemii, jak zawołała mnie po nazwisku, to ja po prostu całe życie przeleciało mi przed oczami i po prostu czułam się, jakbym stanęła nagle nad przepaścią i w ogóle nie wiedziałam, czy mam zwymiotować, uciec, schować się, powiedzieć, że mnie nie ma, czy w ogóle, nie wiem, zniknąć stamtąd. Mieliśmy straszną panią od chemii, no, biologii, w gimnazjum. Dobra, nie o tym, także słuchajcie, rodzina jest dla mnie ważna i każdą chwilę z rodziną bardzo sobie cenię. Aha, bo Ignacy maluje, słuchajcie, farba. Znaczy nie farba, nie zaraz wam pokażę. No będzie niebiesko, Ignacy. A pokaż, pomalowałeś już całego? Pokaż. Aha, i on jest niebiesko-zielony, tak? A rączki mu tu nie pomalowałeś, łapki. I tutaj. To troszeczkę jeszcze przemaluj, no. Tak, babcia kupiła ci taką książeczkę. Temu. Musisz trochę... O, właśnie, obetrzyj. No, i łapki mu pomaluj. I wszystko z tymi dinozaurami. Cieszysz się? Tak. Super, nie? Mama idzie wymienić wodę, tak? Na świeżą i będziesz malował drugi rysunek. No i dobra, słuchajcie, wracając do konsensusu mojej wypowiedzi, to właśnie ta moja rodzina, zawsze gdzieś tam, jak wam mówię, to wspominam o rodzinie, mam bliskie kontakty z rodzicami, z obojgiem rodziców, bo ktoś kiedyś pisał, że Paula, a co z twoim tatą, bo tak rzadko o nim coś tam mówisz, zawsze mama, tylko mama i mama. Z tatą też moim, z moimi dziadkami jednymi, z jednymi już się musiałam pożegnać, niedawno pożegnałam dziadka Romana, jak wiecie, od mojej kochanej babci Tereski, więc no troje moich... Super, to następne maluj! Także troje moich dziadków niestety już odeszło, ale no... no gdzieś tutaj życie, wiecie, dalej się toczy i my żyć jakoś musimy, mimo że, wiecie, no gdzieś tam ktoś, kto umiera bardzo bliski z rodziny, to tak jakby część nas umierała. Ja mam podmuchać? To przyjdź tu, pokaż mi!
tak jakby część z nas umierała. Ja tak się właśnie czuję, że tracąc dziadków, to właśnie jakaś część mnie gdzieś tam z nimi odeszła. No i słuchajcie, ja już od jakiegoś czasu staram się po jakichś spotkaniach rodzinnych, po jakichś takich weekendach, czy pokaż, ale fajny, super. To jest mały triceratops. Pomuchaj. Nie muszę, bo on już jest prawie suchy, wiesz? Teraz którego będziesz malował? Czekaj, tutaj mamy coś, czy... Nie, którego będziesz chciał pomalować teraz? Tego? To jest na wodę, tak? Wszystko jest na wodę tutaj. To maluj, tak? To jest na wodę. Wszystko. Będę znowu rozkojarzona i znowu zanim dojdę do brzegu, to trochę przepłynę. A na razie nie trzeba, Ignasiu, za każdym razem się nie wymienia wody. Bo nie trzeba, kochanie. I słuchajcie, tak, i ja właśnie sobie cenię bardzo takie spotkania i mimo, że to jest totalnie coś zwykłego, to jest, nie wiem, jakiś grill rodzinny na działce, czy wyjazd z moją mamą na przykład do jakiejś naszej koleżanki, czy mamy koleżanki, a powiedzmy mojej takiej starszej ode mnie znajomej, bo też takie tutaj mamy, właśnie mojej mamy koleżanki i odwiedziny u Mateusza rodziny, czy też siostry, czy teraz jak byliśmy na imprezie osiemnastkowej, czy był mój kuzyn, który do nas przyjechał i niby to takie zwykłe spotkania rodziny, nic takiego nadzwyczajnego się nie działo, tak, taka posiaduwa po prostu rodzinna, jakieś pogadanki, wspomnienia, jakieś plany, wiecie, relacje z naszego życia, z ich życia. Ja tak się staram po każdym z takim spotkaniu tak w głowie, bo jakoś na tego nie mówię, ale w głowie tak sobie przepracowuję to i czuję taką wdzięczność, tak? Staram się tą wdzięczność w sobie pobudzić, bo kiedyś takiego czegoś nie miałam. Po prostu no, cieszyłam się ze spotkań rodzinnych, ale no, było taką normalnością, a teraz mam takie wrażenie, że ten czas tak szybko nam ucieka, że każde takie spotkanie jest dla mnie takie na wagę złota i ja się tak bardzo cieszę i mimo, że dzisiaj jestem zmęczona, bo jakaś taka dzisiaj była dziwna noc, powiem wam, spaliśmy Mateusza rodziców, bo wczoraj była gala, Usyk kontra, nie wiem, Joshua. Nie chcę tutaj pomylić, ale w każdym razie Mateusz mój jest bardzo dużym fanem boksu i tam ma swoich, no w sumie jednego idola, ale też jakichś takich, których lubi, których mniej lubi, którym kibicuje, którym nie. No i właśnie wczoraj była taka gala, chciał z tatą obejrzeć, no i pojechaliśmy właśnie do jego rodziców. I tam nocowaliśmy. Była też Mateusza siostra właśnie, do której też jeździmy. On troszeczkę od nas tutaj mieszkają, bo ponad dwie godziny drogi i też no, często nie mamy okazji tam być, ale jak tylko się da, to gdzieś tam się odwiedzamy. No i fajnie i miło spędziliśmy czas i ja to naprawdę doceniam. I nie było w tym nic nadzwyczajnego, bo to po prostu było zwykłe, wiecie, siedzenie czy na kanapie, czy na krześle, jakieś tam pogaduchy, wspólna kolacja, wspólna herbata, wspólny kubek barszczu, czy dzisiaj rano właśnie śniadanie, rosół. To były zwykłe rzeczy, zwykłe, totalnie zwykłe rzeczy, które gdzieś tam myślę, że większość z nas doświadcza, ale ja mam takie poczucie właśnie od jakiegoś czasu, że naprawdę chcę to mocno doceniać i ja sobie tak myślę, jak teraz wracaliśmy właśnie drogą z Mateuszem, starałam się rozmawiać, ale gdzieś tam myślami właśnie byłam przy tym spotkaniu dalej i cieszy mnie to i chciałabym tego wszystkiego jak najwięcej. Oczywiście, że fajnie jest gdzieś pojechać, wyjechać i w ogóle mieć wspomnienia, wiecie, z super wyjazdów, ale myślę, że nie każdy z nas no, takich rzeczy doświadcza i trzeba nauczyć się cieszyć z tego, co mamy aktualnie. Wiecie, no nie każdego czekają Malediwy, no inni będą właśnie się cieszyli, tak jak w moim przypadku, ze wspólnego kubka herbaty. No i właśnie takie rzeczy mnie cieszą i jestem bardzo, bardzo wdzięczna za ten czas i chciałam właśnie się z Wami tym podzielić i na Instagramie i tutaj też, żebyście mimo tego, że to są takie zwykłe rzeczy, totalnie, totalnie zwykłe rzeczy, takie naturalne, to gdzieś tam na chwilę się zatrzymali i tak sobie, wiecie, pomyśleli, że naprawdę to był fajny czas,
fajnie spędzony czas z rodziną, czy z bliskimi, czy z przyjaciółmi, ze znajomymi, bo każdy z nas ma różnych bliskich. Nie każdy z nas dobrze żyje z rodziną, ale no, jakiś tam bliskich mamy i jeśli możemy się z nimi spotykać, to cieszmy się z tego, bo czas płynie nieubłaganie. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma tak naprawdę i to wszystko, co gdzieś tam, czego doświadczymy, to z nami zostanie. Tego nam nikt nie odbierze. To już będzie takie nasze, tak? Tak w głowie i w sercu, więc cieszmy się. Bądźmy tu i teraz, a nie jutro, bo jutro może nie być. Także tak, ja mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze nas czeka wspólny wieczór z Mateuszem, chociaż Ignacy się zdrzemnął, wołam cię, więc średnio może być, ale może coś obejrzymy w telewizji, na Netflixie. Mamy w sumie... Dzienna zmiana, czy jakoś tak się nazywa ten film. I Mateusz chciał go obejrzeć, ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Może się uda, może nie. Na wodę. Co na wodę? Dinozaury. No to wszystkie masz dinozaury, szukaj tam na kartkach. No, także tak, chciałam się z Wami tym podzielić. Wróciliśmy niedawno od Mateusza rodziców. Mateusz od razu z Aleksem się spakowali i pojechali, bo dziś mają sparing. O 17 zaraz zaczynają grać, a my z Ignaciem sobie siedzimy. Ignaś właśnie maluje. Ma ostatnią fazę na malowanie, powiem Wam. Już nie ma. Jak to nie ma? Posłuchaj mnie. No to chodź, pokaż tu. Ma bardzo, bardzo fazę na malowanie i kredkami i widzicie, zabiera się za nawet farby, chociaż farby to takie, no, szczerze powiedziawszy, to jakoś mnie elektryzuje od razu, jak myślę sobie o farbach, no ale... Pokaż. No jak to nie ma? Co ty to? No to z przodu są. Pokaż, tego malowałeś? O, jaki fajny. Ale nie malujesz dokładnie. Czemu kolców jego tutaj nie pomalowałeś? Łapka. Jak to tak? Takie ma. No jak to tak? No zobacz, ile jest. O, parazaurolo. Tu jakiś z jajka. Feluś się nazywa. Feluś? Feluś. Felusia? Czy... Parazaurolofa? Parazaurolofa, tak, proszę. No i w ogóle słuchajcie, też na Instagramie się Was pytałam, jakie chcielibyście filmy u mnie na kanale zobaczyć i słuchajcie, dużo z Was odpowiadało, że vlogi, takie z życia, no po prostu to, co się u mnie dzieje, pranie, sprzątanie, gotowanie i takie codzienne rzeczy. Dużo z Was pisało o Q&A, pisało się też o paznokciach, właśnie sobie robiłam paznokcie w piątek, takie zwykłe, totalnie zwykłe, ten kolor mnie nie pytajcie, bo zmieszałam trzy albo chyba trzy kolory różne i taki właśnie nudziak mi wyszedł i taki wzór zwierzęcy troszkę, więc pisałyście też o paznokciach, żebym zrobiła od A do Z, wiecie co, i tak się zastanawiam, być może zrobię Wam taki filmik, ale mam nadzieję, że znowu się nie pojawią jakieś tutaj no, złote rady typu, że moje paznokcie są technicznie źle wykonane i itd. itp. Tak naprawdę, bo słuchajcie, no dla mojego, tylko dla samej siebie to mi wystarcza to, jak ja robię sobie te paznokcie, nie potrzebuję żadnych szkoleń ani nic w tym kierunku, bo nie mam zamiaru tego robić zawodowo, także no mi samej to wystarcza, ale no kilka z Was napisało o tym, pisałyście też o tym, jak wpłynęła na moje wybory i nie wiem, włosów, makijażu i ciuchów, stylizacji, analiza kolorystyczna, którą miałam, no już jakiś czas temu, wykonaną przez Anię Fokusowaną. I jeszcze co się pojawiło, no Q&A kilka razy to już Wam mówiłam, jakiś challenge, jedna z dziewczyn na Instagramie pisała, żebym zrobiła challenge zapuszczania włosów, ale słuchajcie, to nie wyjdzie, ja od razu jestem na starcie spisana na straty, jeśli chodzi o zapuszczanie włosów, no zapuszczam, ale wiecie, ja coś mi odwali i podcinam je i że to może być syzyfowa praca, więc tego się nie podejmuję. No i co tam jeszcze pisałyście? No trochę z Was, no i też odpowiadałyście na propozycje innych typu, że dalej te vlogi. Proszę? Nie wiem, szukaj, Ignasiu. O, chodź, poczekajcie sekundę. No i słuchajcie, ja już jestem tak obiecona, ale dostaliśmy pojemniczek ciasta. Ciasta, w ogóle jedzenie na 18, na której... No to przewijaj kartki.
na której byliśmy, po prostu jedzenie było, no powiem wam, że nawet lepsze jak na niektórych weselach. Kucharki, panie kucharki gotowały, jedzenie było wyśmienite, od obiadu po różne przekąski, sałatki, ciasta, po prostu no, jedno z moich ulubionych ciast, krówka, po prostu jest niebo w gębie. Ja już wiadomo, moja mama taką krówkę robiła, ale uwielbiam. Słuchajcie, jestem obżarta jak bąk, bo jeszcze właśnie dzisiaj mieliśmy takie super śniadanie, wiecie, szwedzki stół i w ogóle Mateusza rodziców, także tam też od wyboru do koloru, także no, mówię wam, że pękam już sobie do siebie, mówię, że chyba od poniedziałku nie jem słodyczy, nic słodkiego i na jakąś delikatną taką oczyszczającą dietę, bo naprawdę w ostatnim czasie w ogóle te spotkania rodzinne, wszystkie te wypady do zoo, po drodze do McDonalda, no wiecie, to już jest na plusie trochę. Nie żebym narzekała jakoś szczególnie na te plusowe kilogramy, aczkolwiek no też, żeby nie popaść ze skrajności w skrajność, nie? No więc tak, kochani, w sumie samo życie, ale chciałam z wami podzielić taką refleksją tutaj na temat no właśnie tych wszystkich rzeczy takich przyziemnych. No i napiszcie mi, jaki wy macie do tego stosunek, jak wy to wszystko postrzegacie. Może komuś dam do myślenia, może ktoś gdzieś tam się też zatrzyma trochę i sobie pomyśli podobnie do mnie, no żeby być tu i teraz, a nie zaraz, za chwilę i jutro. No, ja dokończam krówkę i poza kamerą, żeby nie było widać, że się ubiegłam. A wiecie, słuchajcie, co chcę wam jeszcze powiedzieć, bo żeby ktoś z was nie odebrał też mylnego wrażenia, że wiecie, u mnie jest zawsze wszystko pięknie, ładnie, słodko, pierdząco i w ogóle, bo tak naprawdę tak nie jest. Nie ma rodziny, nie ma domu bez złomu. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo fajne powiedzenie. No, także słuchajcie, nie ma domu bez złomu i nie wierzcie w takie coś, jeżeli ktoś wam wmawia, że jemu się układa super pięknie w życiu, że jest idealnie, że ma życie usłane różami, że po prostu patrzy przez różowe okulary. Być może są takie jednostki, ale naprawdę jeżeli są, to są to po prostu ewenementy na skalę światową, nawet bym tak powiedziała, bo każdy ma jakieś problemy. Poczynając od życia osobistego, po wiecie, towarzyskie, po jakieś zdrowotne i zawsze, zawsze, zawsze jest to coś. Jest dobrze, jest źle, jest dobrze, jest źle i tak sobie, wiecie, żyjemy na tym świecie. I jeśli wam ktoś mawia takie rzeczy, to nie wierzcie, nie wierzcie, bo bajki to są w telewizji, a nie w życiu. I ja sama wiem po sobie, że tak naprawdę życie czasami może wyglądać na takie super. Wiecie, jak zresztą u mnie było, tak, że wiecie, co w ogóle, o co chodzi, przecież było wszystko ładnie, pięknie, uśmiechnięci, zadowoleni, fajnie ze sobą żyli, tu wypady na ryby, tutaj to, tamto i w ogóle jak to w ogóle, tak, rozwodzą się, o co chodzi, w ogóle, no co, szok, po prostu szok, niedowierzanie. I tak też może być często gdzieś u naszych znajomych, czy jakiejś koleżeństwa, czy urodziny dalszej, bliższej, że gdzieś tam, wiecie, ktoś przedstawia się w takim świetle, że wszystko pięknie, ładnie, a tak naprawdę za drzwiami dzieją się różne rzeczy, więc no słuchajcie, ja myślę, że warto się skupić na naszym życiu, to jak my żyjemy ze swoimi bliskimi, a nie to jak tam Kasia, Basia, Asia, czy tam inna sąsiadka, koleżanka, bliska znajoma żyją, bo ja wam powiem, że przekonałam się naprawdę i tutaj w życiu takim realnym i nawet tym internetowym, że no coś, co widzimy, tak naprawdę może dawać nam mylne wrażenie czegoś super, a później się okazuje, że coś złego się działo. Nawet mam takich znajomych właśnie, gdzie wszystko było takie piękne, ładne i tak naprawdę trwało to długie, długie lata i nagle się okazało, bum, tak nagle po prostu, z niczego. I jest rozwód i jest, wiecie, rozstanie i jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją dookoła tego wszystkiego, więc no naprawdę każdy z nas ma jakieś problemy. Ja też mam problemy, u mnie
też jest złą czasami. Ja staram się żyć w jak najlepszych kontaktach z rodziną, ale też miewamy jakieś tam różne wymiany zdań i też wiecie, no każdy ma jakieś tam swoje reguły, zasady i to się nie musi zgadzać z zasadami naszej rodziny czy naszych właśnie znajomych i gdzieś tam to wszystko może się spotkać po drodze i wiecie, jakieś zgrzyty wywołać, ale ja słuchajcie, uważam, że warto rozmawiać i to, że na przykład różnimy się w zdaniu, nie oznacza się, że nie możemy tak się razem spotykać, razem żyć, razem przebywać i stwarzać naprawdę fajną drużynę. Więc tak samo tutaj na YouTubie wiele razy Wam tłumaczyłam, że ja się wcale nie muszę z Wami zgadzać, tak samo Wy ze mną, ale tak naprawdę możemy się kolegować, czy tutaj być ze sobą w tym naszym takim YouTubeowym świecie i tyle. Także słuchajcie kochani, no ja tak Wam dużo mówię o tej mojej rodzinie, ale też miewamy gorsze dni, gorszy czas, gorsze właśnie jakieś tam przeżycia. No, ale póki co jesteśmy razem, póki co się wspieramy i mimo wszystko, mimo tych burz, przychodzi zawsze słoneczko. Także ja się cieszę, że akurat jest tak, a nie inaczej. Aczkolwiek no wiem i znam przypadki, że z tą rodziną najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciach. I to czasami, a nawet może częściej niż czasami się sprawdza i jest prawdą. No, więc tyle kochani, to tak chciałam Wam powiedzieć, tak sobie po prostu dzisiaj pogadać do Was i zakończyć vloga, taki jednodniowy będzie w sumie kilkuminutowy, a nawet kilkunastominutowy vlog, taki pogadankowy, to tak co mi przyszło do głowy, taka pogadanka. No, jakby macie ochotę, to się tutaj w komentarzach też odezwijcie. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o kciukach, pamiętajcie o komentarzach, bo algorytm YouTube'a niestety jest niemiłosierny i no i niestety nam tutaj małym kanałom przycina bardzo mocno skrzydła, a jeśli zainteresowanie, czyli łapki, subskrypcje, komentarze jest ich mało, to niestety nasze filmiki spadają daleko w otchłań internetu, YouTube'a i tak dalej. No i no, a fajnie, fajnie jest wiedzieć, że jesteście, że coś się tutaj dzieje, a nie, że jestem tylko ja, kamera i wielkie nic. Nie no, żartuję, zawsze jest coś i to coś jest bardzo ważne tutaj, ale no wiem, że jest Was więcej, dlatego, że często piszecie, że nie komentujecie, nie bierzecie udziału jakiegoś tam, wiecie, w komentarzach, ale że jesteście, także jak jesteście, to dajcie o sobie znać, będzie mi ogromnie miło. No, także trzymajcie się kochani ciepło, ściskam Was bardzo mocno i do następnego, buziaki. Pamiętajcie o wdzięczności, pamiętajcie o tym, żeby cieszyć się z małych rzeczy.